Witajcie kochani, nie wiem jak będzie mnie dzisiaj słychać, ponieważ jest bardzo duży wiatr. Usiadłam sobie w koniczynie, nie w koniczynie, Boże, w kukurydzy. Koniczynę mijałam przed chwilą, żeby nie sapać jak będę do Was mówić. I przede wszystkim witam Was serdecznie, po drugie mam na imię Małgosia. Gdyby ktoś mnie nie znał, a wielu ludzi mnie nie zna, więc przedstawiam się. I chciałam dzisiaj dokończyć tę rozmowę, którą zaczęłam wczoraj. Ale chciałabym też powiedzieć jeszcze, co robię. Jedni zajmują się rozdawaniem szczęścia, jedni wróżą z kart. Wiele ludzi robi różne rzeczy, żeby uszczęśliwić innych. A ja wiecie, co ja robię? Ja budzę świadomość. Budzę świadomość po to, żebyście mogli odszukać w sobie wszystko to, co gdzieś tam daleko zostało zapomniane, schowane. Ta świadomość potrzebna jest, żeby wydobyć na wierzch wasze zdolności, wasze umiejętności, waszą moc kreacji, tworzenia i wszystko to, co jest wam potrzebne do tego, żebyście mogli sami dać sobie szczęście, żebyście mogli odnaleźć się w tym świecie takim, jaki jest w tej chwili, abyście mieli te moce zawsze pod ręką, żeby wasze życie i wasz świat, wasza rzeczywistość dookoła była najpiękniejszą rzeczywistością, bo jesteście największymi magami wszechświata i z waszymi mocami możecie wszystko. Więc moja skromna rola polega na tym, żeby pomóc wam zaprosić waszą świadomość do waszego życia, aby ona pokazała wam, co możecie zrobić. Co możecie zrobić w połączeniu z waszym sercem i jak ma wyglądać wasze życie. No to byłoby na tyle takiego wstępu. A teraz to, co dotyczyło wczorajszej rozmowy, czyli dyskomfortu, bądź choroby, jak to nazwać. Zobaczcie, jaki wiatr. Nie wiem, jak będzie mnie dzisiaj słychać, ale obojętnie, gdzie bym nie stanęła, taki jest wiatr. Dyskomfort, czyli ten świadomy, czyli to świadome odczucie w naszym ciele. I choroba, czyli coś, co ludzie nazywają, o cholera, znowu mi się przytrafiło. Dlaczego ja? No dlaczego ja? No właśnie dlatego, że zabrakło tam świadomości. Właśnie dlatego, że już było tyle innych znaków od wszechświata, tyle innych zapukań w twoje okienko. Nie było reakcji, więc trzeba było zrobić coś, co każe powiedzieć stop i zastanowić. Teraz jeżeli będziemy umieli odczytać, że to był sygnał, to znaczy, powinniśmy to zaakceptować przede wszystkim, że się wydarzyło, bo się miało wydarzyć, bo to jest nasz kierunkowskaz. Pokochać go i zacząć wybaczać. Wybaczać sobie i wszystkim dookoła. I podziękować za tak przepiękny drogowskaz, aby nasze życie mogło toczyć się dalej. Ale pamiętajcie, zawsze macie wybór. Możecie to potraktować jako dyskomfort albo jako chorobę. I po prostu żyć tak, jak uważacie. Tyle chciałam dzisiaj. Myślę, że